10 najtrudniejszych operacji Polaków na Bliskim Wschodzie. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę. Kiedy uzbieramy 40 łapek w górę, dodam kolejny film. 10. Akcja w Kandaharze. Operatorzy JWK zostali wysłani do Afganistanu w 2015 roku, by szkolić w Kandaharze lokalne jednostki specjalne. Stało się to na osobistą prośbę generała dywizji Edwarda Ridera, ówczesnego dowódcy operacji specjalnych w Afganistanie. Afgańscy komandosi wyszkoleni i wspierani przez polskich żołnierzy w tym roku uwolnili z rąk terrorystów grupę zakładników. Na konferencji prasowej komandosów pochwalił minister Antoni Macierewicz oraz przedstawił przebieg akcji. 9. Bitwa pod Qasr w Iraku 20 marca 2003 roku. W walkach o Qasr brał udział polski grom pod dowództwem pułkownika Romana Polki, Royal Marines z 3. Komando oraz amerykański 15. Oddział Ekspedycyjny. Bitwa rozpoczęła się wieczorem 20 marca około 20. Wojska irackie stawiały niespodziewanie silny opór. Gdy równoległa bitwa o Al-Fau się zakończyła, siły koalicji dopiero zaczęły przełamywać linię obrony armii Iraku. Podczas bitwy wojska lądowe były stale wspierane przez lotnictwo oraz marynarkę wojenną. W walkach zginęło około 40 żołnierzy irackich i 40 żołnierzy koalicji. 450 irackich wojskowych pojmano do niewoli. 8. Tworzenie bazy Ariana. W 2011 roku z rozkazu amerykańskich sił zbrojnych utworzono nową bazę Ariana, w której mieli stacjonować polscy i afgańscy żołnierze oraz afgańska policja. Nowa baza miała powstać z elementów starej, oddalonej o kilkanaście kilometrów. Problemem okazał się brak sprzętu pozwalającego na przetransportowanie najważniejszych elementów. Jak powiedział podpułkownik Kaliciak, mieliśmy to zrobić po polsku, więc zrobiliśmy po polsku. Żołnierze polscy utworzyli na jedynej dobrej drodze w okolicach punkt kontrolny, gdzie zatrzymywali wszystkie cywilne ciężarówki w celu kontroli. Wypełnione puszczano, a puste kierowano do bazy, gdzie przekonywano kierowców do pomocy, po czym ładowano do nich sprzęt, a następnie wysyłano na miejsce nowej bazy, zaś afgańskim kierowcom płacono ropą. Dowództwo sił zbrojnych dowiedziało się o tym po fakcie, kiedy okazało się, że zużycie ropy w tym okresie było większe niż dotychczas. 7. Atak na zgrupowanie bojowe Bravo. Przecierają szlaki, sprawdzają drogi, są wysyłani tam, gdzie inne pododdziały nie dojeżdżają. Taka jest misyjna codzienność zwiadowców 1. plutonu Grupy Rozpoznawczej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, powszechnie nazywanego zgrupowaniem bojowym Bravo. W maju 2011 roku żołnierze zostali wezwani do sprawdzenia trasy w okolicach bazy Giro. Akcja przebiegła bez problemów. W drodze powrotnej piechota zamykająca kolumnę pojazdów została zaatakowana przez rebeliantów uzbrojonych w moździerze, karabiny maszynowe i granatniki przeciwpancerne. Polacy szybko odpowiedzieli ogniem, zwiadowcy ubezpieczali wyjście kolegów z Bravo i wydostali się z zasadzki. Jednak niedługo później znów zostali zaatakowani. Polacy szybko przejęli inicjatywę, zniszczyli m.in. stanowisko moździerza. Łącznie poległo wówczas 6 rebeliantów. 6. Bitwa o Ghazni 26 lipca 2012 roku. Ghazni to jedna z najniebezpieczniejszych baz polskich w Afganistanie. Regularnie była nękana przez talibów i ostrzeliwana właściwie każdego dnia. Na szczególną uwagę zasługują dwie bitwy. W pierwszej wzięło udział 20 żołnierzy jednostki GROM. Obóz został otoczony przez grupę 80 talibów. Na wsparcie nie mogli liczyć, gdyż tereny afgańskie są właściwie w całości zaminowane przez wrogów. Odcięci od świata żołnierze zostali osaczeni przez licznego wroga. Kilku Polakom udało się wyrwać spod ognia i zaatakować talibów z boku. Bitwa trwała 3 godziny, zginęło 20 rebeliantów, a 14 zostało rannych. Dwóch żołnierzy gromu odniosło lekkie rany. 5. Bitwa o Ghazni z 28 sierpnia 2013 roku. Zmasowany i w pełni zaplanowany atak na polską bazę. Uderzenie nastąpiło z dwóch stron. Z jednej eksplodowała ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi, a przez utworzony wyłom w murze próbowało się dostać 10 zamachowców samobójców. Z drugiej strony w mur miał uderzyć samochód wypełniony ładunkami wybuchowymi, jednak pojazd eksplodował wcześniej.
polscy, amerykańscy i afgańscy żołnierze zdołali odeprzeć szturm. Zginęło 20 talibów, jeden Amerykanin, kilkunastu Polaków zostało rannych, z tego jeden w stanie ciężkim. Zginęło również 7 cywilów. 4. Stabilizacja rejonu wschodniego Afganistanu. Nie jest to jedna konkretna akcja, lecz trzeba o tym wspomnieć. Tereny wokół baz były regularnie minowane. Prowizoryczne ładunki wybuchowe umieszczane przez talibów na głównych drogach były największym problemem. Bywały sytuacje, kiedy konwój musiał przejechać z jednej bazy do innej. Wysyłano więc saperów, ci oczyszczali drogę z min, a następnie jechał konwój, który już się natykał na nowo położone miny. Poruszanie po takim terenie było wyjątkowo trudne. Najlepsze do tego były rosomaki, gdyż były przystosowane do najeżdżania na miny. Mimo tego wielu żołnierzy zginęło w tych pojazdach nie bezpośrednio od wybuchu, ale od obrażeń odniesionych wewnątrz pojazdu. 3. Inwazja na Irak. Druga wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się 20 marca 2003 roku od inwazji na Irak. Szczególnie dużą uwagę w pierwszym etapie inwazji zwrócono na zabezpieczenie pól roponośnych, infrastruktury, wydobycia i transportu ropy naftowej, aby uniknąć sytuacji podpalenia tych pól i spowodowania katastrofy ekologicznej, jak to miało miejsce w czasie pierwszej wojny irackiej. Stworzyło to początkowo wrażenie braku postępu inwazji, gdyż zadaniem tych oddziałów nie było wkraczanie w głąb terenów Iraku, lecz umacnianie się i zabezpieczanie ściśle określonych, niewielkich obszarów tego kraju. Zadanie to wypełniało m.in. brytyjskie trzecie komando, które przeprowadziło atak z użyciem amfibii na półwysep Alp V wieczorem 20 marca i było wspierane przez okręty Royal Navy oraz Royal Australian Navy oraz działania sił specjalnych m.in. polskiego Gromu, który miał za zadanie przejęcie kontroli nad wspomnianym już wcześniej portem Umm Qasr i zajęciem tego miasta. 2. Obrona ratusza w Karbali. Seria potyczek stoczona w dniach od 3 kwietnia do 6 kwietnia 2004 roku pomiędzy irackimi rebeliantami usiłującymi zdobyć ratusz w centrum Karbali, a broniącymi obiekt polskimi i bułgarskimi żołnierzami Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. W dniu 4 kwietnia siły rebelianckie przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę serię zamachów, w których zginęło ogółem około 140 irackich cywilów. Jednocześnie doszło do masowej dezercji oddziałów irackiej policji obsadzającej wraz z Polakami i Bułgarami ratusz. Nocą oddziały rebelianckie przeprowadziły pierwszy zmasowany atak na broniących przez Polaków i Bułgarów budynek. Mimo odparcia ataku i przeszło 80 zabitych bojowników irackich, przez kolejne 3 noce siły rebelianckie przeprowadzały kolejne szturmy, ponosząc dalsze straty. Wszystkie ataki zostały odparte. Jedynie w wyniku ostrzału moździerzowego na dach budynku ratusza ranny został jeden z żołnierzy bułgarskich. Ze względu na przewagę ogniową obrońców, rebelianci atakowali prawie wyłącznie nocami. W skład sił rebelianckich wchodziły głównie oddziały milicji armii Mahdiego, bojownicy Al-Kaidy, a nawet, wedle późniejszych relacji polskich żołnierzy, najemnicy z Czeczenii. 4 dnia oblężenia do skrajnie wyczerpanych, pozbawionych amunicji i żywności obrońców ratusza dotarli z odsieczą żołnierze z 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego. Był to jednocześnie koniec bitwy, gdyż wykrwawieni rebelianci wycofali się. O bitwie przez wiele lat nie wspominano, gdyż polscy żołnierze pod dowództwem podpułkownika Kaliciaka zdecydowali się na ostrzał budynków sakralnych, co jest zabronione przez NATO. Była to największa bitwa z udziałem polskich żołnierzy od czasów II wojny światowej. 1. Operacja Samum. W 1990 roku agenci CIA śledzili ruchy irackich wojsk. Kiedy Amerykanie poprosili europejskie mocarstwa o pomoc w ewakuacji agentów z Bliskiego Wschodu, ZSRR, Wielka Brytania i Francja odmówiły pomocy, tłumacząc, że to zbyt niebezpieczne, gdyż w przypadku wykrycia przez iracki kontrwywiad wszyscy uczestnicy akcji zginęliby. Zadania podjęli się agenci Urzędu Ochrony Państwa. Ci trafili do Iraku udając robotników na budowie prowadzonej przez polskie firmy inżynierskie. Amerykańscy szpiedzy dostali schronienie w polskim obozie budowlanym. Tam otrzymali paszporty i wyjechali z terenów Iraku wraz z polskimi agentami udając robotników. Na granicy podczas kontroli paszportowej jeden z agentów CIA został zapytany przez strażnika granicznego po polsku.
ten, nie znając języka, udawał pijanego. Wszyscy agenci trafili do Turcji, skąd udali się do swoich państw. Podobno jednym z polskich agentów był twórca jednostki Grom, Sławomir Petelicki, jednakże sam zaprzeczył tym doniesieniom. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeśli napiszecie super, zostawię wam serduszko.